Wiecie, co ja mam? Wiecie, co ja tutaj mam? Jest to najnowsza piłka balon od Krzysztofa Golonki, znanego wam jako Trenuj z Krzychem. Ja jestem Brzezik, to jest kanał Just Freestyle. Jestem football freestylerem i przetestuję oto tę piłeczkę. Ale nie przetestuję jej dzisiaj sam. Mam dzisiaj dwóch ciekawych gości. Trzecie miejsce w Europie w kategorii żeńskiej. Żaneta Cygora. Cześć, Żaneta. No i trzecie miejsce w Polsce w kategorii Under 18, młody talent z Łodzi, Adrian Progresivo. Dobra, witam. Trzech freestylerów się znalazło i oto przetestujemy tę oto piłkę. I co ciekawe, jest ona w rozmiarze 5, a popularna Monta Freestyler, czyli piłka do freestyle futbolu, już dobrze znana od wielu lat, ma rozmiar 4,5. Wielu freestylerów przenosiło się na piłki meczowe ze względu na rozmiar piłki, ponieważ 4,5 już dla nich był za mały. Tutaj mamy taka piłka, no bardzo podobna moim zdaniem do Monty, w rozmiarze 5 i jestem bardzo ciekawy tego właśnie rozmiaru. Kupiłem tę piłkę ze względu na ten rozmiar i chcę przetestować. Co wy myślicie o tym rozmiarze zresztą? Pomysł o rozmiarze? Pomysł jest ciekawy. Widać, że tutaj Krzysztof Golonka nie próżnuje i wymyśla coraz to nowe pomysły. Czy się sprawdzi? Zobaczymy. Zobaczymy. Zaraz przetestujemy, zaraz sobie pogramy nią. Ja pogram raczej najwięcej, sprawdzę ją w lowerze, chociaż Allround nie jest też mi obcy. Tutaj pan Progres bardzo lubi grać przejścia ISD, a Żaneta znana jest jako freestylerka, która lubi grać bloki, więc mamy tutaj trzy różne freestyle i jedną piłkę. Budynek się wali. Jest to trzecia wersja balona. Pierwsza to była czerwona, potem powstały balony Flash. Były w rozmiarze 5, ale nie zdążyłem je kupić, ponieważ tam było limited edition. I tak oto powstała trzecia wersja, tak jak Explore 3. Trzecia wersja balona, trzecia wersja Explorów. Żaneta, ty grasz piłkami rozmiar 5. Jak myślisz, może ci się spodobać ta piłka? Myślę, że może być dobra do grania bloków. Jest podobna do Monty, ale chyba będzie trochę za lekka jednak. No już tak teraz jak trzymamy, to nie, to się wydaje taka leciutka. No ale zobaczymy, no dla początkujących to może być na plus. Ale zobaczymy jak to dla nas, bo my jesteśmy przyzwyczajeni już do meczówek, ewentualnie do kontrolki. No dobra, to my walamy, a tę piłkę testujemy. Lecimy! Dobra, jesteśmy po treningu.
Jakie opinie? Jakie opinie o tej piłce? Czy to jest fenomen od Krzysztofa Golonki, czy jednak wręcz przeciwnie? Moje pierwsze wrażenia, jakie mogę wam powiedzieć po tym 20-minutowym graniu, to jest to, że piłka jest lekka. Bardzo lekka i odczuwa się to przy trikach aerowych, zwłaszcza przy hopach. Ja jestem przyzwyczajony, że muszę włożyć więcej sił w tę piłkę. Ona jest tak lekka, że uderzyć ją mocniej halfem, na przykład jeśli chcę zrobić latwa i muszę tak mocniej uderzyć do góry, to za mocno ją uderzam i mi się... To tak samo jak na ten, na Lubaszu wylałem kawę, robić to całe polo. Rzecaj mnie uczył czegoś takiego i Magellana jakby z tego. I ja takie coś. Zaraz z kamerą. Erlendowi kawę i się cały polo. I widziałem go w majtkach. Było tak w skrócie. Progres oblał mistrza świata z Norwegii, Erlenda Fagerli. Tak, jestem już wspomniany jako freestyler, naprawdę to był mój cel główny. Zobaczyć Erlenda w majtkach, wyobrażacie to sobie? Dobra. Ja, on wstał w tych majtkach, a ja tak... Dobra, jest człowiekiem. Wróćmy o ponad 10 lat wstecz, wróćmy do mistrzostw świata w 2011 roku i powiedzmy o mistrzu świata Golance i jego piłce. Ale przejście, co? Co tu mówiliśmy? Aha, o tych latwach, bo żeś mi tu przerwał. Jak chciałem właśnie robić wysokie latwy, to muszę zrównoważyć siłę. No, można niby się przyzwyczaić, ale wydaje mi się, że coś takiego, taka zależność, czyli lekkość tej piłki, przyda się bardziej dla początkujących niż dla tych, co już grają dobre lata w freestyle. Ja myślę, że jeśli ktoś od samego początku grał tą piłką, zacznie, teraz zaczął, to jak się przyzwyczaić do tej piłki, to nawet może mu być ciężko w sumie się przyzwyczaić na meczówkę. No czyli kwestia przyzwyczajenia. No kwestia przyzwyczajenia. A jak ci tam? Widziałam, że tobie bloki dobrze szły. No bloki się gra dobrze tą piłeczką. Myślę, że jak ktoś lubi grać, to pogra dobrze. I triczki będą wchodzić. Bloki to są te triki, które właśnie widzicie na ekranie, czyli takie chwytajki, międzynogi, slapy. No to właśnie to są bloki, Żaneta je gra. No i dobrze jej wychodziły. No, ta struktura tej piłki jest jakaś dosyć przyczepna. A, też chciałem powiedzieć, że nie czuję jakby piłki na kliperze, jak gram tą piłką, bo ona jest za lekka i nie czuję tego takiego zgaszenia jakby na kliperze. Rozumiem, wiem o co chodzi. Mhm. Musisz poczuć tą ciężkość. Tak. Nie? Ale słuchaj, jeszcze jest też taka część wizualna. Ona niby ma rozmiar 5, ta piłka, ale ona się wydaje taka wielka jakaś. Jak ją trzymam, to mam wrażenie, że ona jest większa od tej zwykłej mojej meczówki w rozmiarze 5. I no mi się wydaje, że to jest tylko wrażenie, bo do holdera, jak wkładam, to holder ma rozmiar 5, to normalnie wchodzi. No ale wydaje się taka duża ta piłka. No i ona ma takie wypustki. Jak zobaczycie tak na boku, to ona nie jest idealnie okrągła, ona ma takie... Każda łata jest taka wypukła. Mhm. No i warto tu też zwrócić uwagę, że tu jest napisane Technology High Bounce System Elastico Effect. Czyli chodzi o skoczność tej piłki, o jej odbicie. Ja nie przetłumaczę. Czy to działa? Ona jest za bardzo wręcz skoczna, bo jak się uderzy, to mocno ona odskakuje. Znaczy to tak na naszych wrażeniach. Jeszcze raz powiem, że dla początkującego to może być coś fajnego, no bo w sumie trzeba mniej siły włożyć w nogi, żeby podbić jakiś trik, ale też czy to dobrze? Bo jeśli jako początkujący będziemy zaczynać od tej piłki i będziemy się chcieli jako początkujący przenieść na meczówkę, czy to wyjdzie nam na plus? A? To takie filozoficzne pytanie. No. Zęby bolą. A serio leci na tych halfach? O, ładnie, ładnie. Wiesz, to też może być tak, że jak się materiał troszeczkę zedrze, to będzie bardziej przyczepny. To zawsze jest takiego typu piłkach. Na powrotach też jest taka. No. Ale nie, no w miarę jest okej. Okay. Przypomnę również, że jest rozmiar 4,5 tej piłki i dużo ładniej wygląda, bo ma barwy czarno-złote. Rozmiar 4,5 może być właśnie dla niskich, początkujących osób, a jeśli jesteś wyższy i początkujący, rozmiar 5 jak najbardziej może podpasować. Albo to może być jakiś etap przejściowy, rozmiar 4,5, rozmiar 5, a potem meczówka. Co nie? Dokładnie. Tak. Dobra, czyli podsumowując. Za lekki, jak na nasze standardy. Dobra dla początkujących. No im zdaniem za droga, bo kupiłem ją za 144 zł w preorderze, czyli jeszcze w takiej promocji, 144 zł w preorderze. No dla mnie no za droga, no monta jest o wiele tańsza, kosztuje 100 zł, pamiętam jeszcze czasy, kiedy kosztowały 50 zł monty.
Szczerze mówiąc, jak zaczynałem, ile to było? Rok i dwa miesiące temu, to chciałbym dostać taką piłkę. Jakbym teraz zaczynał, teraz bym się cofnął o rok, to chciałbym tą piłkę mieć. I chciałbym nią zaczynać. Tyle. No ale design ładny. Fajny też pomysł z tym balonu, nie? Że piłka jako przycisk i włączasz skilla. Więc sprawdziliśmy, czy jesteśmy turbo freestylerami. No dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Jeśli jesteście początkującymi freestylerami, no to myślę, że mogę polecić wam tę piłkę. Na razie to są nasze pierwsze wrażenia z tą piłką. Graliśmy tylko 20 minut. Kiedy sprawdzimy, jak dokładnie działa ta piłka, czy ona jest naprawdę fajna, to zrobimy dokładną recenzję tej piłki. Link pojawi się tutaj, jeśli już będzie. Zapraszam. No i co, jeśli chcecie się nauczyć jakichś nowych trików, jesteście nowymi widzami, zapraszam do naszych poradników. Mamy mnóstwo poradników do trików, mnóstwo filmików, jeśli chodzi o freestyle football, świat freestyle footballowy. No i słuchajcie, piłka za was skilla nie zrobi. By mieć tego skilla, to pamiętajcie o jednej bardzo ważnej, a najważniejszej praktycznie rzeczy. Po prostu trenujcie.